We wtorek do protestu kilkudziesięciu samorządów dołączyły również Suwałki. Akcja Tylko Ciemność to odpowiedź samorządowców na zapowiedź rządowego weta dla budżetu Unii Europejskiej. Do naszego miasta od 2007 roku w formie różnych projektów, zarówno miejskich, jak i prywatnych, trafił blisko 1 miliard złotych dotacji unijnych, poinformował prezydent Suwałk Czesław Rankiewicz. Czy mielibyśmy dziś bez unijnych środków obwodnicę miasta, akwapark, SOK, nowe ulice? Czy bez tych środków nasze jednostki oświatowe przeszłyby termomodernizację? Czy w Suwałkach zaczęliby inwestować przedsiębiorcy? Retorycznie pyta prezydent miasta, wyliczając znacznie więcej przykładów wsparcia. Wczorajsza akcja była także odpowiedzią na procedowaną w Sejmie ustawę, częściowo pozbawiającą jednostki samorządowe udziałów w PIT i CIT. Przypominamy, że w suwalskim budżecie miejskim, tym już zaplanowanym na następny rok, przychody z tego źródła wynoszą ponad 87 milionów złotych. Nie udało się nam ustalić, o jaką wartość spadłyby przychody ratusza na skutek zmian w przepisach.